Spotkał mnie człowiek w lesie i on zapytał w sposób prozaiczny, która godzina, a ja chciałbym powiedzieć, powiem to, że bardzo mi czegoś brak. Harce harcami, to mówię teraz do Roberta głównie, chodzi o to, że harce harcami, zabawa zabawą, ale w tych leśnych przechadzkach, w poszukiwaniu leśnej przygody, nastąpiło coś niesamowitego. Oświecenie, ponieważ uświadomiłem sobie, że każda przyroda w regionie, gdzie jesteśmy urodzeni, gdzie się urodziliśmy, przysposobiła nas w sposób niesamowity do życia na danym terenie. Potrafi nas wewnętrznie, duchowo zrelaksować, dodać otuchy, odkryć w nas znalawcę, pozwala nam znaleźć w sobie poszukiwacza, odkrywcę, a jednocześnie pozwala nam się cieszyć. Nie wiem, nie potrafię się zorientować, czy to dobiega muzyka z Sawi, jakaś impreza plenerowa zapewne jest, ale czort wie, jakieś promocje, meble, kupujcie, a znajdziecie. Jezu, jak się cieszę z tych ulotnych wzniesień. No i mamy kolejnego zwycięzcę. Okazał się pan kolejnym grzybkiem. Mój jęzor dotyka grzyba. Mój jęzor dotyka grzyba i stwierdza jego smak. Ewentualnie kubki smakowe muszą się odpowiednio nasycić, aby stwierdzić, czy grzyb jest jadalny. W poszukiwaniu zaginionego kapelusza. Otóż kocham grzyby. Grzyby kochają mnie. Dotykamy się językami. Znaczy kapeluszem i językiem, więc mamy kolejnego zwycięzcę. Jest nim pan Stefan z Radomia. Wracamy do bazy. Baza, helikopter. Wyślijcie mi posiłki. W którą stronę mam się kierować? Tak? Na drugi raz mi dacie sprzęt lepszy, to szybciej będę mógł wrócić do bazy. Wracamy złożyć podarunki od pani przyrody. Dziękujemy ci, przyrodo, za twe hojne dary. Twój hojny Oskar. Powiem wam, że nie wiem, czego sam szukam w tym lesie, ale chciałbym zaznaczyć, i wy też musicie to zobaczyć, jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Ucieczka przed samym sobą.
w głąb lasu. Tyle już lat. Tyle lat. Napotkał mnie człowiek w lesie i on zapytał w sposób prozaiczny, która godzina, a ja chciałbym powiedzieć, że bardzo mi czegoś brak. To jest wciąż nie tak, wciąż za mało, wciąż czegoś brak, odgłosy dalekie, rozbrzmienia. Położyłbym się na ściółkę, ale obawiam się, że mrówki mnie zaatakują, zjedzą. Zjedzą Oskara mrówki. Oskar chciałby wam powiedzieć bardzo dużo rzeczy, ale brakuje mu na dzień dzisiejszy energii. Oskar by... Kurwa. Muszę się pozbierać. By nie. Najciekawsza część. Odcinek 479 pod tytułem W poszukiwaniu własnej ostoi. Poszukiwaniu własnej ostoi w głębi lasu. Gdzieś ta ostoja się przed nim musiała ukryć. Gdzieś musiała się ukryć przed nim. Przed nim samym. Już prawie zwątpił, że jej nie znajdzie. W lesie pachnącym grzybem. Jak można sądzić? Najdziwniejszym faktem tego wszystkiego jest to, że ja nie jestem człowiekiem, który rozmawia sam ze sobą. Nie potrafię. Przed
kamerą czuję się identycznie, jakbym mówił sam do siebie.